Kaczyńskiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie i panowie posłowie, dziwię się tym uśmiechom na państwa twarzy. Ja w zasadzie mógłbym na pytanie, które było pierwsze sformułowane na piśmie, nieco inaczej, pan je poszerzył, odpowiedzieć jednym zdaniem, bo poziom kłamstwa i hipokryzji polityków Platformy Obywatelskiej jest w tej sprawie gigantyczny. Otóż, panie marszałku, proszę, żeby doliczać mi czasy, kiedy będzie przerwany mi głos. Otóż nie jest prawdą, i państwo o tym dobrze wiecie, aby pani premier Beata Szydło wykorzystywała wojskowy transport lotniczy do celów prywatnych. I nie jest prawdą to wszystko, co rozpowszechniacie w mediach. Wczoraj pan były premier, minister obrony narodowej Siemoniak, dzisiaj niektóre gazety, że rzekomo pani premier Beata Szydło 50 razy w ostatnim roku leciała wojskowym samolotem Kasa do Krakowa. Z tą informacją to tak jak z żartem o Radiu Erewań. Czy to prawda, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają Mercedesy? Tak, to prawda. Tylko nie w Moskwie, a w Leningradzie, nie na Placu Czerwonym, tylko na Newskim Prospekcie. Nie Mercedesy, tylko rowery, nie rozdają, ale kradną. I dokładnie z tymi lotami tak jest. Tak, to prawda, tylko nie kasą, a między innymi dużo droższym w przelocie i dużo wygodniejszym Embraerem, nie 50, a ponad 200, nie do Krakowa, a do Gdańska i nie pani premier Szydło, tylko pan premier Tusk. I na tym powinniśmy skończyć, ale chciałbym kilka faktów. Po pierwsze, dobrze państwo o tym wiecie, bo wynika to z przepisów wszystkim, już chyba niemal znanych, że pani premier jako jednej z pełniących najważniejsze funkcje w państwie osób przysługuje status head. I nie jest to wybór, czy widzimy się pani premier. To wynika z powszechnie obowiązujących od lat przepisów i wynika ze względów bezpieczeństwa. Instrukcja head, która dotyczy transportu najważniejszych osób w państwie, została w 2013 roku przyjęta przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. I państwo o tym dobrze wiecie, a dzisiaj próbujecie wokół transportu najważniejszych osób w państwie budować niesamowitą sensację. Pan minister Mroczek na pewno o tym wie, że zgodnie z decyzją 449 ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z 31 grudnia 2013 roku przekazano do dyspozycji, naloty do dyspozycji Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera i Kancelarii Senatu wojskowy transport lotniczy. I lot 10 lutego 2017 roku był realizowany dokładnie w oparciu o te decyzje. O decyzje, które zostały wydane jeszcze za czasów ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Był to lot o statusie HEAD zgodnie z wszelkimi procedurami, które są wówczas wymagane. Był to lot o statusie HEAD, bo są takie przepisy i mam nadzieję, że nikt tego w Polsce nie będzie kwestionował. Co więcej, to Platforma Obywatelska w 2012 roku kupiła 5 salonek VIP do samolotów Kasa. To panie ministrze Mroczek, po co kupiliście te salonki VIP? Kto miał nimi latać, skoro dzisiaj kwestionujecie, że najważniejsze osoby w państwie wykorzystują te samoloty? Czemu nie powiecie, że lot samolotem Kasa jest blisko trzykrotnie droższy od lotu Embraerem? Czemu? Tak, trzykrotnie droższy. Czemu państwo tego nie powiecie? Czemu nie powiecie, że Kasa, choć rzeczywiście mniej komfortowa, jest bezpieczniejszym samolotem? Ten lot jest bezpieczniejszy aniżeli lot Embraerem. Czemu państwo nie powiecie, że to minister Klich w 2011 przydzielił lotnikom specjalne premie, specjalne dodatki za transport najważniejszych osób w państwie? To są fakty. I powiem, szanowni państwo, rzecz chyba trzeba tutaj podnieść. Skończcie ten chocholi taniec wokół transportu najważniejszych osób w państwie. Na całym świecie to się odbywa, a wy jako Platforma Obywatelska macie najmniejsze prawo, żeby o tym mówić, bo to wy macie krew na rękach, bo robiliście ten chocholi taniec z mediami przez ostatnie kilka lat. Pamiętamy, co się działo w Brukseli.
Pamiętamy, co się później działo w Smoleńsku. I wy macie dzisiaj czelność pytać o to? Nie macie prawa w tej sprawie się wypowiadać. Tak, bo przyzwoitość zakazuje, że jeżeli ma się krew 96 ludzi na rękach przez właśnie ten chocholitaniec, to się dzisiaj siedzi cicho. Tyle możecie zrobić. Bo w tej sprawie, szanowni państwo, nie jest kwestią, czy najważniejsze osoby w państwie korzystają między innymi z transportu lotniczego, bo to jest standard na całym świecie. Pytanie w tej sprawie powinno być, czym najważniejsze osoby w państwie latają i kto za to jest odpowiedzialny. Kiedy w 2007 roku przejmowaliście w Polsce władzę, dysponowaliśmy dwoma dużymi i czterema małymi samolotami do transportu najważniejszych osób w państwie. Kiedy ją oddawaliście w 2015, na stanie Ministerstwa Obrony Narodowej nie było żadnego samolotu. To jest miara hipokryzji, degrengolady i upadku rządów Platformy Obywatelskiej. W 2011 roku zlikwidowaliście 36. Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego. I uważaliście, że nie ma problemu. Od tej pory nie będzie transportu najważniejszych osób w państwie. Wtedy, rok później, w 2012 roku, zamknęliście przetarg, niemalże już gotowy, na zakup dwóch dużych i czterech małych samolotów. No skoro zlikwidowaliście spec-pułk, to i trzeba zlikwidować samoloty. Nie ma problemu, nie będziemy takiego przetargu organizowali, bo po co? Warto też popatrzeć, jak wygląda ten transport najważniejszych osób w państwie w innych krajach. I to będzie rozmiar upadku rządu Platformy Obywatelskiej. Dla porównania w innych europejskich krajach Francja dysponuje 15 samolotami do transportu najważniejszych osób w państwie. Niemcy 11, mała Belgia 8, Hiszpania, kraj podobny do nas, 7, Czechy 4, Białoruś 2, tylko dużo lepszymi niż te używane, wypożyczone Embraery. Postawiliście bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie po doświadczeniach z kwietnia 2010 roku niżej nawet niż na Białorusi. Czy wam nie jest wstyd? Czy wam nie jest wstyd dzisiaj pytać o to i robić wokół tego sensację w mediach? Może ktoś powinien zapytać się o zaniechania, które przez te lata występowały. Dlaczego tak postępowaliście? W czyim interesie? Czy tylko po to, żeby ładnie wypaść w tabloidach? Czy baliście się tego, że jedna z gazet to opisze? Czy szafowaliście bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie tylko po to, żeby utrzymać sondaże? Jaka jest wasza odpowiedzialność za państwo i czy w innych dziedzinach życia dokładnie tak samo postępowaliście? Co powie opinia publiczna i co powiedzą sondaże, a nie jaka jest racja stanu i interes państwa? Zastanawiam się, jak to możliwe, że Platforma Obywatelska ma czelność zadawać tego rodzaju pytania. Platforma Obywatelska, która uczyniła sobie z karetki taksówkę. Otóż to premier Tusk z panią minister Kopacz wykorzystywał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do transportu, mając wszelkie reguły bezpieczeństwa. I nie ma tu pani premier Kopacz, ale ja się zastanawiam, czy jej jako lekarzowi nie zadrżało serce, że ten śmigłowiec mógł być potrzebny do ratowania czyjegoś życia lub zdrowia. Ale niekompetencja Platformy doprowadziła do tego, że nie było innego transportu dla najważniejszych osób w państwie. Że trzeba było za taksówkę użyć karetkę. Wstyd. I jeszcze jeden obrazek z ostatnich dni. Otóż wszyscy dobrze wiecie, że status HEAD wymaga bardzo poważnych rygorów, bardzo poważnych ograniczeń dla osoby, która jest ochraniana. To nie jest przywilej, to jest ograniczenie. I mówicie o tym, także część mediów, że można było jeździć pociągiem. I pokazywane są zdjęcia pani premier Kopacz, która jeździła pociągiem. Tylko zapomnieliście dodać, że było to w kampanii wyborczej i za panią premier Kopacz leciał na pusto samolot Embraer, którego godzina lotu kosztuje 50 tysięcy złotych. To jest poziom waszej hipokryzji. Szanowni państwo, opozycja ma prawo i ma obowiązek zadawać pytania, bo od tego jest. A rząd ma obowiązek odpowiadać. Ale szanowni państwo, są też zasady przyzwoitości i odpowiedzialności. I Platforma Obywatelska
w sprawie transportu najważniejszych osób w państwie ma jedno szczególne prawo, jeden szczególny obowiązek – milczeć.